Chłopcy przyjechali z Kielc na obóz, który będzie pozwolił przygotować się do rozgrywek na wiosnę, do rundy, ale również poprawić sprawność ogólną, poprawić technikę i koordynację ruchową, która w tym wieku jest bardzo ważna dla ich rozwoju. Na co dzień mamy dwa treningi o godzinie 9 i 15. Treningi rozpoczynają się krótkim rozbieganiem, następnie jest rozgrzewka. Potem przechodzimy do części głównej, a kończymy zazwyczaj grą. Mamy dużo gier, sparingów, urozmaicony czas wolny. Dużo oglądamy meczów kontrolnych, możemy dużo się nauczyć, dużo wariantów gry. Ponieważ bardzo mi się tu podoba, mamy więcej treningów. No, praktycznie cały czas trenujemy. Jest duża hala, dobra. W sumie dobrze się trenuje. Grupa w klubie ćwiczy od 3 lat. Jest to grupa licząca 22 osoby. W tej rundzie przyszło do nas 4 chłopców z Korony Kielc, ale również ćwiczą również chłopcy z UKS Chęciny. Przyjechaliśmy już tutaj na drugi raz, przyjeżdżamy na obóz. Jesteśmy bardzo zadowoleni z warunków, jakie tutaj mamy przedstawione przez pana dyrektora. Ogólnie hala pełnowymiarowa, możliwość skorzystania ze sprzętu sportowego, ale również bardzo dobre posiłki, co jest ważne. Normalnie w tygodniu spotykamy się 3 razy, a tu codziennie mamy 2 treningi. Można wiele wariantów gry przećwiczyć i podszkolić swoje umiejętności. Hala jest duża, można zagrać 5+1. Akurat takim systemem gramy teraz na hali i można się nauczyć stylów gry. No dawaj. Mam nadzieję, że chłopcy będą zadowoleni, bo to jest najważniejsze.